W tej Ewangelii dzisiaj spotykamy Piotra, który, który jest pełen entuzjazmu, który jest zachwycony nauczaniem Jezusa, który czuje w sobie, że, że, że ma wiarę, że ma wiarę wystarczającą, by, by nawet chodzić po jeziorze. I rzeczywiście Jezus mu na to pozwala. Ale jednak nawet w Piotrze, który przecież był tak blisko Jezusa, który był tak pewny siebie, pojawiają się wątpliwości. Ważne jest jednak, byśmy skupili się na tym, jak Jezus reagował na jego wątpliwości, bo wątpliwości z pewnością towarzyszą również każdemu z nas. Wątpliwości te dotykają również świata naszej wiary. Ale Jezus się nie bulwersuje, Jezus się nie oburza na wątpliwości Piotra, tylko wyciąga do niego rękę i go ratuje. Jestem o tym przekonany, że Jezus w ten sam sposób reaguje na wszelkie nasze wątpliwości, nasze pytania, jakie sprawy, które nas nurtują, również te sprawy, które dotykają tematu naszej wiary. Nie oburza się, ale wyciąga rękę i pozwala nam, pomaga nam coraz głębiej, mocniej wejść w relację z nim i rozumieć coraz więcej. Spróbujmy dzisiaj również my z tymi naszymi wątpliwościami, jakie nosimy w sercu, zwrócić się do Jezusa, a on z pewnością również do nas wyciągnie rękę.